lekko kwaskowate, odpowiednio przyprawione, jędrne i niezwykle smaczne. Marynowane grzyby leśne cieszą się naszym uznaniem jako imprezowe zakąski, urozmaicenie sałatek czy dodatek do potraw mięsnych. Poznajcie nasz uniwersalny przepis na grzybki do słoików. Witam serdecznie. Dziś w piwniczce Chomika przygotujemy marynowane grzybki, a ja pokażę Państwu przepis na uniwersalną zalewę, którą możemy zastosować do wszystkich rodzajów grzybów. Ja dzisiaj przygotuję marynowane prawdziwki, opinki oraz rydze. Oczywiście im młodsze i mniejsze grzyby, tym smaczniejsze, ale odpowiednio przyrządzone i pokrojone na kawałeczki, także będą nam smakować nawet w przypadku tych starszych i większych grzybów. Jeśli chodzi o zalewę, to przygotujemy ją z następujących proporcji składników. Na litr wody będziemy potrzebować 250 ml octu, jednej łyżeczki soli, 5 łyżeczek cukru, kilku liści laurowych, kilkunastu ziarenek pieprzu oraz ziela angielskiego. Na początek każdy z rodzajów grzybów musimy obgotować przez 10 minut w osolonej wodzie. Na 3 litry wody stosujemy 3 łyżki soli. Większe grzyby dzielimy na połówki czy ćwiartki. W przypadku opieniek stosujemy same kapelusze, w przypadku rydzy podobnie, natomiast prawdziwki możemy gotować razem z nóżkami. Grzyby po ugotowaniu natychmiast odcedziliśmy i przelaliśmy zimną wodą. Teraz studzą się, a my zajmiemy się zalewą. Z racji, że w sumie mam około 5 kg grzybów, przygotuję zalewę z 5-krotnej ilości składników, które podałam na początku. A więc zagotowuję wodę z octem, solą, ziołami i przyprawami, mieszając do rozpuszczenia się cukru i soli, a potem zalewę odstawię do delikatnego przestudzenia. Przestudzone grzyby nałożyłam do słoiczków. W naszej ofercie znajdą Państwo słoiczki w różnych pojemnościach i kształtach. Mamy do nich dedykowane zakrętki, nawet takie z grzybkami. Do słoików z grzybkami naładowanymi pod samą szyjkę będę teraz wlewać zalewę. Zalewa nie powinna być gorąca, a jedynie lekko ciepła. Słoiczki zakręcę i za chwilę będę je pasteryzować. Słoiczki układam w specjalnym garnku z wkładem do pasteryzacji, tak aby nie stykały się ze sobą, w letniej wodzie. I w temperaturze około 90 stopni będę je pasteryzować przez 20 minut. Po zapasteryzowaniu słoiczki wyciągnę z wody i odstawię do całkowitego wystudzenia. Możemy już spróbować, jak smakują nasze marynowane rydze, opinki oraz borowiki szlachetne, chociaż swój najlepszy smak uzyskają za około miesiąc czasu, więc dajmy im trochę czasu na przegryzienie się. Niezmiennie zachęcam Państwa do śledzenia naszych poradników z serii Piwniczka Chomika na stronie piwniczkachomika.pl, a wszystkie artykuły, które wykorzystałam dzisiaj, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie oraz na stronie sklep.chomik.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.